Witam serdecznie już w 195 odcinku Pokaż co potrafisz. Coraz bliżej do tej 200. Himmelsdorf, bitwa spotkaniowa i AC Mle 7 tier Tank Destroyer francuski i wykonał ten meczyk Strażnik 007. Witam cię serdecznie. No witam, witam. Strażniku, ale na początku powiedz mi, czemu z nami na kanale są jeszcze trzej twoi koledzy? No tutaj jeden to jest mój brat, jeden kuzyn, a taki jeszcze jeden to kolega, Dawidzie. Aha, i też puściliśmy razem i też będą razem z nami patrzeć się, coś ty tu zrobił. To przywitajcie się, koledzy. Witamy. Dobra, znowu bitwa spotkaniowa, czyli chyba sobie też włączę ten styl, znaczy ten, jak to się nazywa, rodzaj rozgrywki, bo ja mam tylko same bitwy standardowe, nie? A zauważyłem, że właśnie wielu graczy robi świetne wyniki na spotkaniówce. No, spotkaniowe są fajne. Ja tylko nie lubię ataków i takich innych, obrony. Okej, to co na początku powiedz, jaki miałeś plan na tą bitwę spotkaniową na Himmelsdorfie? No tutaj miałem pojechać tutaj do przodu, trashować, bo większość pewnie pojechała na górkę i chciałem na kapa odbić. Aha, ci! Co tu powiedział kolega Lipton? No właśnie. Ale brzydko się wypowiada. No tu jeszcze trochę tego będzie w tej bitwie. No dobra. Kolega Lipton. No dobra, okej. A coś mu ta Arta zrobiła, że on tak ją przeklina? Nie wiem, nie widziałem tam nic. Ale coś tobie tu w dupę, przepraszam, zrobiło. KW1. KW1, teraz się na nią obracałem. Wyjeżdża i dostanie. Czyli bitwa spotkaniowa na Himmelsdorfie to jest zazwyczaj napieprzanie na healu, a ty wybrałeś przepychacz. No bo tutaj tak mniej ludzi jedzie i można sobie zraszować tak inną stroną na kapa. Ale brzydkie słowa, pan Lipton z klanu Zero. Nie? Zerowy to on jest, można powiedzieć. Dobra, nie komentujmy. Wiecie co, bo to jest tak. Czasami ja na przykład jak porządnie sobie wypiję, to też takie słowa lecą, nie? Więc możliwe był pijany, nie? No pewnie. Klan Zero to chyba pamiętam w miarę... Dobry klan, no. Okej, ale to już skupiamy się, nie komentujmy to, co będziemy widzieć tutaj, co pisze kolega Lipton, tylko komentujmy twój meczyk, bo nic nie skomentujemy. Okej, czyli wiedziałem, że co chcesz zrobić, po prostu chciałeś zrobić dobry wynik, już masz 3 kile, a powiedz mi, bo ten czołg to jest nareszcie coś dobrego w tym tier, w tych TD-kach, bo te poprzednie TD-ki, one były takie jakieś dziwne, nie? No, też tak early SN może powiedzieć, że dobry był, ale reszta to taka nie za bardzo dobra. I tu pierwszy Tank Destroyer francuski, który potrafi przyjąć na klatę, nie? On ma ten pancerz taki pochyły. Jeżeli ludzie nie biją ci w te takie włazy górne, te oczy takie, to ja mam kilka stalowych ścian na tym czołgu, wyobraź sobie. Dobra, i tu arteczkę dorwałeś. No i w gąski poleciało. Co to miało być? Ty z Golda bijesz? No tutaj się przełączyłem, bo tak już miałem chyba, nie wiem, tam coś 2k damage'a czy coś takiego i nie chciałem, żeby były jakieś rykoszety. Mhm. No tak zawsze często robię. No, ale tutaj akurat wyrzuciło cię na 7 tiery, a ty masz penetrację na normalnych PPK-ach 212, czyli tak naprawdę nie musiałeś tego golda włączać, ale dobra, niech ci będzie. Bo goldowe pociski tu mają oczywiście 259, ale zauważ, że jak na 7 tier, to on ma bardzo fajne to działo, 240 na 212. A przeładowanie, jakie tam jest? To jest około 6 sekund ileś. 660, coś takiego. No to świetne działo, nie? Świetne działo, w miarę mobilny, z dobrym przednim pancerzem, oprócz oczywiście tych włazów. No, i co jeszcze byś, jak w ogóle oceniasz jeszcze ten czołg?
No, fajny jest taki mobilny. Tylko jak rzuci na 8 lub 9, to ten pancerz. Też penetracja jest wielkim plusem na tym czołgu. No. Czyli jednak 8 i 9 potrafią przebijać twój pancerz przedni. Ile on ma z przodu pancerza, pamiętasz? Za bardzo to tak nie. Ale on jest bardzo skontowany, jest ten pancerz. Mhm. Po bokach ma bardzo mało i tam jak z hajaków walniesz, to wchodzi. A jak tam kuzyn, brat i siostrzeniec uważają, co tu wyrabia wasz tam... bo to jest tak, brat to jest kto? UFO Zbir, nie? UFO Zbir, brat. Ale on tu umie ogląda. Kuzyn? Misiek Królik. I jeszcze trzeci to był kto? Dawidia. A kolega. Dawidie to jest kolega, żaden tam kuzyn, brata i tak dalej, nie? No. Jak tam Dawidio i Króliku uważacie meczyk tego waszego kolegi strażnika dobrze na razie tutaj robi, czy jakieś błędy? Zagrał bardzo ładnie, moim zdaniem. No w ogóle wynik... No, a to później zobaczymy. Exp bardzo, bardzo świetny, nie? No, to był patch temu, to tak... I teraz już mam tego focha 155, to bardzo, bardzo fajnie się gra. Tylko w następnym patchu, czyli w 8.11, mają go tam znerfić, silnik zabrać. Strasznie. Silnik? Tam wszystko pancerze mu zmniejszą. Wszystkie... Najgorsze jest to, że wszystkie tank destroyery 10 tieru będą mieć zmniejszone obrażenia. Z 850 na 750. A Foch 10 nie zostanie skrócony czas reloadu tego działa, czyli będzie mieć cały czas te 48 sekund przeładowania 3 pocisków. No, najbardziej znerfili niestety tego Francuza. O, jeszcze ten, tak, to działo to bardzo długo skupia na nim, to nie jest taki snajper. Znaczy tu na tym? Foch, 155. Aha, na Fochu, no faktycznie. Ale tak, uważany jest za OP. No, ale w drodze właśnie do tego focha 155 właśnie świetne czołgi moim zdaniem zaczynają się właśnie od tego ACML z 1900... jak on się nazywa dokładnie? 40 AC... IMX AC 46 to jest skrót. Aha, no. I koniec, po meczu. No to zerkamy na wyniczek. I teraz tak. To jest twój chyba najlepszy wynik z Expa w ogóle? Czy masz coś lepszego? Nie, na KW5 tam miałem 3000, ale to był największy jeszcze jak miałem, nie? A tam jeszcze pobiłem kiedyś tam. Tak, jest to lepszy wynik niż mój najlepszy. Oh, fuck. Czyli już masz dwa wyniki lepsze niż ja, uważany za niby dobrego gracza. Czyli jeszcze lepszy jesteś. Czyli 2968 wynik, jeżeli chodzi o EXP. Obrażenia dobre, chociaż ten czołg nie jest, on nie jest demonem obrażeń, czyli te 5700 obrażeń to jest dobrze, chociaż na 7 tierach już zdarzają się obrażenia w ponad 7000. Na klatę wziąłeś ponad 3000. Stalowa ściana, snajper, specjalista, Ridley, Waters, Spartanin i as pancerny. No i jak widać, świetny meczyk. To co, na koniec jeszcze raz powiedzmy, jakie są plusy i minusy tego siódmego TDK, twoim zdaniem? No szybki, mobilny i duża penetracja, ale tak, to najlepszym działem to nie jest, tak bardzo długo skupia. Oraz nie ma dużo pancerza, jak na 8 lub 9 rzuci. Mhm. Moim zdaniem jest bardzo fajny. Ja, o dziwo, mam na nim 72% zwycięstw. A wiadomo, że ja czasami gram trzeźwo i nie trzeźwo. A 72% przy tam 150 meczach jest bardzo dobrze. Mi się ten czołg bardzo podobał i polecamy go wszystkim. No i co, dziękujemy. Kogoś chcesz pozdrowić jeszcze na koniec? No tu brata, kuzyna i kolegę tutaj za mną. No ale oni tu są z nami, więc może... No to jeszcze klan PSQD, w którym teraz chwilowo jestem. Mhm. No i nie, no to wszystko.
Dobra, no to dziękujemy za pokazanie. To był czołg, który pierwszy raz pokazywaliśmy w Pokaż co potrafisz. Pokazywałem już Acemle, ale 8 tieru. Tam już mój kolega z klanu zrobił 9000 obrażeń. No, widziałem wynik. Sayeret. No, ale tutaj o wiele mniej, ale lepsze exp. O dziwo, nie? Więc włączamy wszyscy bitwy spotkaniowe, bo tam naprawdę można robić dobre wyniki. No to co? Na razie, trzymajcie się. Na razie. Na razie.